Witam, witam. Zrobiliśmy sobie jedną łąkę. Przetrząsnąłem już co, przeleciałem i teraz przedamy do ciotka. Chwilę miał przerwy, na obiadku byłem. Skakujemy i lecimy na drugą łąkę. Ogarnąć temat. O, to będzie w miarę szybka akcja. Kobierka nie ukradli. Jest dobrze, jak na pewno z kobierki. No i co, no idziemy sobie. Taki kawałek, no tych rowiesz, które nie trzymamy, myślę, że tutaj likwidujemy tą łąkę, to robimy sobie większą działkę pod tamto pole. No nie wiem, będziemy jeszcze też myśleć, co z tym kątem zrobić. Bo jest tam szansa, żeby wydzierżawić taką dużą łąkę. Tam jest 2 hektary prawie. Nic znajomego i tam by wtedy można było rozbujać te. O dobra, a tutaj na takim małym kawałeczku, no to co? Tyle co nic. Tej trawki. No wyrobić trzeba. Nie ma co narzekać, dziś w tym roku tam ta pogoda sprzyjała. Więc trochę tej zielonej masy tu jest, mimo wszystko. Plus jest taki, że ta pogoda naprawdę te żniwa, ani deszcz nie było, kurczę, no nic, elegancko się tu robi. Gdyby jeszcze potem na kopanie ziemniaków była pogoda, to będzie można zbiory zaliczyć do udanych. Mam nadzieję, że misianko nie zmoknie, ale tam nie zapowiadali żadnych deszczy, więc raczej się szybko wysuszy. No i co, byśmy mieli porobione. Możemy tu wyłączyć sprzęt. Lecimy na gospodarstwo. Jąka odstawić. Może jeszcze zdążymy coś tam poogarniać. Dobra. No i zajechaliśmy na gospodarstwo. Można się rozczepić z zestawu. Stara osa, kurczę, stoi, nie wiedziałem, muszę pokazać, jak to tą osą się kosiło. Teraz już ta osa emeryturę ma u nas. Dobra, wiecie co, przygotujemy sobie jeszcze zawczasu 40 do obornika. To jeszcze może jutro z rana przed zgrabianiem się na obornik rozwieziemy.
Dobra, teraz tylko tutaj się ustawić dobrze. Żeby zasięg, dobra, podnosimy. Będzie można działać. Kogucik, jaki ładny. Kurczę, ten tutaj kogucik to też swoje latka ma, ale daje radę. Dobra, my tu jeszcze wszystko nasmarujemy, bo ładowarz teraz dawno nieużywany. Rozrzutnik też jeszcze przesmarować. Tryby. No, na przykładnie trzeba będzie przesmarować. Ogarnie się i myślę, że jutro z rana przyatakujemy, nie? Jeszcze trzeba będzie Coca-Colę, czyli berbeluchę wywieźć. Też na prozacika. Naszego malutkiego, kurczę, kiedyś taką dużą beczkę mieliśmy dwuosiową, no ale już ją rdza zjadła. Także mamy teraz takiego meprozecika i też go zaprezentujemy. No tak, też jeszcze tutaj może nie prezentowałem tych maszyn, co tu mamy. To rybarz do buraków, brony, drugie brony, kurczę, tam pługi. Pługi to pokażę, jak będziemy orać. No i co z tą kolobryną zrobić? Nie wiem, ciągle nie wiem. Przeszkadza mi to, szczerze mówiąc. Trzeba będzie ją gdzieś tam wstawić. Zobaczyć, może się gdzieś tam uchowa, albo i nie. No i na ten moment tak to wszystko wygląda. Słomy mamy nawalone. Żmijkę za chwilę będzie można schować. Tylko te siano jeszcze tutaj, kurczę, będzie się musiało zmieścić, ale to pewnie tutaj sobie zrzucę na ten przejazd. I tak ta brama nie jest używana, otwierana, bo kiedyś to się używało, bo jak koniem wjeżdżałeś, no to koniem wiadomo, nie wycofasz z wozem, tu przejechał, a teraz to się tu już nie używa. Wszystko, widzicie, się zmienia tak szybko, że no nie nadążysz, no ale chciałoby się tą gospodarkę rozwijać, dokupić trochę hektarów, no i w sprzęt zainwestować, żeby to jakieś zyski przynosiło, bo na razie to tak, wiecie, średnio z tymi zyskami. Coś tam zostaje pieniędzy, ale bez szału, także no do następnego odcinka, cześć.